co sprawia, że obraz jest malarski, że wydaje nam się plastyczny, że wydaje nam się taki malowany, ładnie malowany, spontanicznie malowany, świeżo, malarsko, właśnie taki, w którym nieważna jest treść, tylko forma, czyli ten, to, co nam się podoba w tej sferze tej właśnie malarskości, no, nie znajduję innego lepszego słowa, dlatego że popatrzcie, tu jest kompozycja, będzie to abstrakcja, czy jest już abstrakcją geometryczną, ale tu nie ma geometrii, znaczy w sensie takim dosłownym geometrii, takiej wyrysowanej, obmierzonej, wyprostowanej i tak dalej. Pionowy podział tego obrazu jakiś tym żółtym pasem, ale to nie jest, że tak powiem, odmienniki, to jest malarskie, tu są jakieś przejścia tonalne, tu są jakieś jakaś faktura, jakiś, o widzicie, ten ślad pędza takiego, czy tam szpachli ładny. I te rzeczy, które już tu są fajnie umiejscowione i budują ten obraz, tak? Witam Was, to ja, Adam Razik. Jesteście na moim kanale o malowaniu, krok po kroku, malowaniu, zarabianiu i kreatywnym, pięknym życiu. I to piękne życie właśnie będzie widać na moich obrazach. Zastanawiam się nad ostatnim tematem i... No, przepraszam za ten odgłos. To farbka. Karmin. W moim pojęciu mojego malowania od lat ten kolor nazywał się cynober. Nazywa się cynober. Natomiast w nomenklaturze firmy Renesans jest to szkarłat i scarlet, farba numer 8. Zapraszam Was też do malowania tymi farbami, bo są naprawdę dobre. Słuchajcie, i teraz tak. Jest to niby geometryczne, ale to wszystko jest, że tak powiem, ulotne, takie nie jest, nie mówię teraz nie chwaląc się tam, że to ja to namalowałem, ja bym to uczynił. Jest ten obraz ma potencjał, ma zalążki dobrego obrazu, no być może właśnie się nim stanie. I teraz to, co zrobiłem na poprzednich wejściach, bo to chyba dwa razy już to malowałem, czy tam raz, nie wiem, chyba raz, nie wiem, no, nieważne. W każdym razie, zobaczcie teraz co robię. Teraz mówiłem Wam o tej intrydze malarskiej, o tym, żeby tutaj coś się ciekawego zaczęło dziać. No i teraz spróbuję, biorę ten ciemny, prawie czarny pędzelek i próbuję na tej płaszczyźnie, bo tutaj, gdybyśmy to płasko potraktowali, no to nic by nie było tutaj ciekawego, tak? Gdyby się po prostu zrobił płasko namalowane jakieś parę płaszczyzn barwnych. Ja wiem, to nie jest jakaś tam, może gdybym tam do tego dorobił jakąś teorię i teorię malarskości tych płaskich plan, to może... chociaż też byłaby jakaś tym emocja i tak samo nie twierdzę, że nie, tak? Nie ten, teraz już wycofuję się, że tak powiem, z tego, że byłoby to mniej czy bardziej udane, czy niekoniecznie... No ale nie odpowiadałoby to i w tym momencie widzę inne rozwiązanie na ten temat, na ten temat tego obrazu. I teraz właśnie zaraz Wam to chciałbym na przykładzie tego pokazać. Nasze oko samo sobie prostuje pewne rzeczy, natomiast te drobiazgi, te szczegóły, które tutaj się znajdują, tutaj już jakoś potem powstały w wyniku moich działań twórczych, kreatywnych, to one już jakoś tam sprawiają, znaczy to też jest rzecz ulotna, wiadomo, pracuje prawa półkula w tym momencie i dla jednych, czy jak to tam nazwał Piotr, algorytm pięknego obrazu tutaj uruchomiłem i być może trafiłem w ten algorytm, a być może nie, może jest chybiony, tak? Dla jednych może już jest to jakoś fajny obraz, fajne zestawienia barwne i że tak powiem trafiają do jego przekonania, natomiast u innych może to wzbudzać nawet niepohamowaną niechęć, o, tego słowa dokowało. Dlatego dobrze mówić o tym, opowiadać sobie o tym malowaniu, że to jest właśnie tak na tyle fajne, że po prostu można to robić i się w tym jakoś spełniać i tym żyć.
Natomiast ktoś, to tak samo jest ze wszystkim w życiu jest, no. Jednemu, nie wiem, lubi hodować ogródek, uprawiać ogródek, tam, nie, i te roślinki jak tam mu rosną, a inny nie znosi tego i w życiu by się takiej pracy czynności nie podjął. Dlatego jeden odnajduje w tym radość, przyjemność, tak jak ja, nie, w nakładaniu na płótno jak to powiedzieć, na palecie przygotowanych kolorów, jakiś farbek, a inny powie, no kurczę, facet, no przecież ty powinieneś, nie wiem, w kopalni pracować, mógłbyś coś pożytecznego zrobić, a nie tutaj, kurczę, bo tak właściwie po co jest malarstwo, jak taki może filozoficzny temat poruszę, kiedy ono już przestało spełniać funkcje takie jak w średniowieczu, tam w tym w renesansie, tam w tych wiekach wcześniejszych, że po prostu było jedną z takich, znaczy, teraz to my się doszukujemy artyzmu i tak dalej, wielkich mistrzów mamy i widzimy w tym inne walory, natomiast kiedyś to było głównym takim walorem tego malowania było uwiecznienie tam tych sportowanych królów, czy tam tej rzeczywistości, która istniejącej rzeczywistości, także a teraz, kiedy pozbawiliśmy malarstwo tego, no to tylko jest co, możemy to robić na zasadzie tutaj bawić się tym malowaniem tego koloru, bardzo zabrakło mojego numer 16, koloru zieleni 16, czyli zieleni wtalo. Trudno taki kolor uzyskać, właśnie to jest tym pozytywnym, ale teraz sobie tubę wybrudziłem. To też się zdarza, popatrzcie, wybrudziłem i teraz ten kolor będzie tutaj się... dlatego biorę szmateczkę i od razu to przecieram, żeby to mi się tam do korka nie dostało, do tej nakrętki. I wtedy będzie zaraz ta farba przy każdym wyduszeniu ten pomarańczowy kolor z sobą tam przesuwała. Gdzieś tam będzie brudził mi ten kolor właściwy, tak? No ale wracając do tego, to po prostu kiedy to już zaczęło spełniać inne walory, inne własności, właściwości, inne nieść treści, no to czy w ogóle przestało nieść treść, tylko jakieś emocje właściwie. O, chyba tak można było to określić, że kiedyś te obrazy głównie niosły treść, czyli przedstawiały tą rzeczywistość ówczesnych czasów, natomiast teraz malarstwo skupiło się na przenoszeniu emocji takiej. No, kiedyś była właśnie informacja, ta treść taka w formie takiej informacji, czyli to jest król Ludwik XVI i wyglądał tak, buty nosił takie i surdut, tam jakiś inny żupan, czy tam co on nosił, taki. Natomiast teraz i taką miał koronę i jeździł na takim koniu, czy w ogóle nie jeździł na koniu, albo miał, nie wiem, siedział sobie na takim tronie. Natomiast teraz głównie tutaj nosi emocje i jak kiedyś było to, chociaż tak było to wiele treści jeszcze zakodowanych i może ci ludzie, kiedy nie mieli tylu mediów dookoła i tylu tych agresywnych obrazów gdzieś tam z każdej strony do nas atakujących, to byli jakoś więcej tej treści mogli z tych obrazów wyłuskać, wyciągnąć, tak? Natomiast my teraz to jesteśmy, jak kiedyś o tym mówiłem, że my jesteśmy analfabetami, jeżeli chodzi o obrazy. Bo po prostu nikt nas tego nie uczy, jak może właśnie ten mój kanał sprawi, że może troszeczkę nas uwrażliwi, nie wiem, jest to taka idea może zbyt górnolotna i zbyt piękna, żeby tutaj Razik was nauczył wrażliwości jakiejś, wyczucia, jakiejś estetyki, poczucia estetyki, jakiegoś innego smaku, jakiejś innej wrażliwości, natomiast nie jest moim to celem, natomiast do tego wracając, od dziecka ta nasza edukacja, patrzcie jaki piękny zabieg, co tu się dzieje, przypadkowy zupełnie, tutaj jakiś ślad taki, te ziemi, to zupełnie to wszystko zaczęła się intryga dziać, tylko teraz tu podbić tym kolorem, tu dołożyć to zrobić z tego... Zaraz zobaczycie, po prostu, no i tak to właśnie te obrazy się dzieją, tak powstają. Tu jeszcze, teraz wezmę, jeszcze tutaj dołożę takich parę maźnięć, bo ten kolor mi tutaj, to też chyba przyciemnie. Te zielenie tutaj się pojawią, na tym, takie przetarte.
właśnie może nie do końca takie geometryczne, ale o, takie malarskie, gdzieś tam pobrzmiewają jakieś inne walory tego koloru gdzieś pod spodu. Teraz dodałem więcej tego wtalo i pójdę tak w płaszczyznę taką o, szerszą. Tu gdzieś zostawię ślad z tego i zaraz tam ciemniejszą. Szpacha jest o tyle fajna w takim właśnie malowaniu, że ona troszeczkę za... pobrudziłem tym... mam ten kawałek tego żółtego gdzieś tam pod spodu mi na palecie został i teraz... ponieważ to jest ciekawe, bo to jest też w tym jakaś... jakaś ciekawa... O! Niech to tak... tak to miało pewnie wyglądać, bo skoro to tak... zaistniało już w tym... Popatrzcie. No i teraz... to jest właśnie ta piękna zabawa teraz tym kolorem, tym... Tu już faktura gdzieś mi się pojawia z poprzednich tych... poprzedniego malowania. Będzie zaraz piękny obraz, tak powiem, abstrakcyjny, no. Brakuje mi takiej zieleni chromowej. Ha, będę musiał sam sobie to zrobić. Pomarańczowej trochę dodam, ale najpierw tą pomarańczową użyję jeszcze z tą czerwienią. Użyję tutaj do tych barw, do tych kolorów. Jak to z czasem wygląda? Nie, jeszcze jest dobrze. Nie, popatrzcie sobie, tak w ten sposób, nie za bardzo, czy to jest ta czerwień. Znowu pobudziłem sobie tą żółcią gdzieś tam na jakiejś na palecie. Ale to tak to właśnie miało być. Ten obraz powstaje na tej palecie. Może powinna być zmieniona, a może nie. Dlatego będzie miała takie tutaj... Nigdy inaczej bym tego nie zrobił. Nie uzyskałbym takiego efektu. A ktoś tam później kiedyś oceni to w ten sposób. No porcie, jak on to przemycił tu. Jak on to zrobił w ogóle? Jak to technicznie skopiować teraz taki obraz? Ktoś to chciałby to skopiować kiedyś w przyszłości. Powiedział, o jaki to jest, jak to taki obraz razika, więc kopię takiego obrazu. No to się natrudzi, żeby coś takiego uzyskać, tak? Będzie musiał tam małym pędzeleczkiem czy coś tam, taką fakturę, no, sprawić, żeby coś takiego podobnego, taki efekt uzyskać na właśnie na tłumie. Natomiast ja sobie to zrobiłem zupełnie, prawie że, może nie do końca świadomie, a, no może nie podświadomie, no ale nie do końca świadomie, no. Użyłem tutaj do moich rozważań malarskich przypadków. Jakiejś dozy przypadku, tak? Dobrze po polsku mówię? Chyba nie rozumiecie, o czym mówię. O, i teraz mieszam. Znowu lubię taką szarość. Ten jest kolor zaciemny, troszeczkę dziura się tu zrobiła. Ale już jak tutaj namieszałem taki fioletowo-szary, jak teraz uderzę przy tym tej czerwieni, to będzie naprawdę szał. No i tak jak się spodziewałem, jest ok. I jeszcze z tą żółcią, która jest do tego tutaj bardzo kontrastowa. Po prostu ludzie, klękajcie narody. Fajnie jest. Polecam wam to malowanie. Po prostu to jest zabawa przednia. Facet, taki stary facet jak ja, może się zachwytać, to dlaczego wy nie możecie, młodzi ludzie, którzy gdzieś tam... Nie no, teraz pojechałem po bandzie. Nie no, słuchajcie, to jest dla wszystkich, dla starszych, młodszych, młodych, w każdym wieku. I odnajdziecie w tym naprawdę niezłą zabawę. I tego wam życzę, no. Tego wam życzę, nowy rok się zbliża. Milowymi krokami. O, tu jeszcze taką, o, tu się jakieś przytacie. O, przydało. Jest. No i tego już tutaj nikt tego nie odbierze i nie uzyska czegoś podobnego. No tutaj po tym pojadę. O, pięknie. I tu będzie teraz kolor, który was powali. A jednocześnie... O, piękne to jest. Jest zabawa, jest fajnie. Popatrzcie, jak ten obraz nabiera życia, nie? Dopiero był jakimś tam... paroma płaskimi plamami, a tu już nagle... zrobiło się coś ciekawszego, coś ciekawego. Kolor, który tu mam na tym obrazku, tej zieleni, ale trudno. Nie będę teraz wychodził z pola, z tego kadru. Ten kolor chcę zrobić i to będzie taki ciepły. To będzie z pogranicza takiej zieleni z niebieskim, o, coś takiego. Do tego jeszcze dodam tego cyjanu. To wzmocnię ten i to złamię tym ciepłym pomarańczowym. To już mam
jestem prawie w tej zieleni chromowej, którą każdy kolor, który, który jakoś tam macie, znaczy próbujcie sobie tak, nie powiem, zwizualizować, ale wymyślać ten kolor i mieszajcie na palecie, aż uzyskacie coś tam zbliżonego i wtedy próbujcie, także obraz jest po to, żeby tu próbować i żeby ewentualne później zmiany nanosić, także tym się nie przejmujcie. Ja już teraz poszedłem z tej zieleni, no ale to już jestem ten kolor, który tutaj będzie, nie użyję go tutaj, bo jest zbyt, on jest, bo właśnie to jest to. To jest właśnie to, co tutaj powinno być. Jest jeszcze troszeczkę za ciemny, jeszcze go troszeczkę rozjaśnię, ale to, co mam pod spodem, to było, popatrzcie, jakie fajne efekty, no kurczę. Rewelacja, moi drodzy. Tu powinno się znaleźć też jeszcze, o. Przedłużenie tego, aż za nim mówiłem z wrażenia. Nie wiem, czy do końca ten kolor jest odpowiedni, ale zwróćcie uwagę, że nie ma złych kolorów w tym malowaniu. Wydawałoby się, że w takim abstrakcyjnym obrazie taki kolor nigdy bym w innej sytuacji nie próbował nawet go gdzieś tam umieszczać na tym polu mojego widzenia, czy polu mojej działalności. Natomiast tutaj to robię. O, teraz mam taki z tego cyjanu, zmieszałem sobie taki kolor ciemniejszy i on będzie tutaj dobry. I też już nakładam fakturowo kolor, który tu się sprawdzi. O, na tej płaszczyźnie tę część obrazu założyłem, to zrobię tak i tu gdzieś ok. I teraz to, zostaje mi dalsze malowanie tego, czas mi ucieka, za chwilę ale brakuje takiego mocnego akcentu, brakuje mi tego koloru, który tutaj położę, już go mam, moi drodzy, który tutaj będzie bardzo dobrze siedział przy tym troszeczkę go złamię tym żółtym. Jest już o, taki prawie czysty cynower, też fakturowo go położyłem i już się fajnie tam zawiesia. Dodam troszeczkę karminu do niego i tu zaznaczę, przepraszam, że tak wchodzę tu w kartki. Ok. I teraz ta czerwień, ona będzie tu jeszcze. Tu, o właśnie. Tego tu brakowało. Nie wiem, to jeszcze też do uzgodnienia. Może to nie jest nie w tym miejscu i nie to, o co mi chodziło, ale może zobaczymy. No i zakładam kolejne kolory, kolejne plany. I w ten sposób buduję sobie ten obraz dalej. Tu mam zieleń, tu mam taki pomarańczowy, żółty. No już taki zrobiłem, szedłem w stronę. Jest coś tutaj namieszałem. Jakiś ugier mi wyszedł. Zaraz wam pokażę ten kolor. I to jest właśnie ten kolor, który tutaj będzie. O. Bardzo dobrze przy tym niebieskim się sprawdzi. A jednocześnie będzie bardzo dobrze korespondował i wyglądał przy tej zieleni. Znowu trafiony, zatopiony. I znowu ten obraz się zrobi ciekawszy. O. Tu grubo. Tą intrygę poprawię tym, że po prostu dodam zaraz w następnym wejściu tego cienkim pędzelkiem dorobię tą intrygę, po prostu ten rysuneczek tam coś pozaznaczam, żeby to było ciekawsze. No i cóż, teraz jeszcze to. I tak pomału będę ten obraz, może gdzieś to złamię, za duże te płaszczyzny takie, tak? Za duże tutaj chyba tutaj się zrobiły. Dlatego, no, film się kończy, ja jestem zadowolony. Dlatego
wracam do tej myśli z poprzedniego filmu, że po prostu znaczy nie z poprzedniego, ale w ogóle tak myśli o malowaniu tu na moim kanale, że są bardziej udane lub mniej udane te moje filmy, dlatego was przepraszam, że nieraz coś tam poszedłem w jakimś dziwnym kierunku i nie do końca to odpowiada temu, co jakimś innym. A nieraz to ci zdarzy się odcinek, że tam nagram taki filmik, którym sam dziób otwieram, jak to oglądam. Nie oglądam swoich nagrań.